Garnitury marynarki czy eleganckie akcesoria dla mężczyzn? To znajdziesz w asortymencie salonu mody męskiej Red Bow, który mieści się w Końskich przy ulicy Piłsudskiego 9. Punkt oferuje atrakcyjne ceny na każdą kieszeń. Warto odwiedzić salon i zapoznać się z jego asortymentem. Partnerem materiału jest LuxPaw, producent ogrodzeń w systemie panelowym. Kompletne ogrodzenie o wysokości 1,5 metra od 52 zł, o wysokości 1,80 m od 58 zł. Komplet brama furtka, wysokość 1,5 metra od 1950 zł, wysokość 1,70 m od 2200 zł. Około 73 tysiące zł zebrano podczas kwesty prowadzonej w ostatnich dniach na cmentarzach powiatu koneckiego oraz powiatu opoczyńskiego, której celem było wsparcie dla hospicjum imienia błogosławionego księdza Kazimierza Sykulskiego w Rudzie Białaczowskiej. Natomiast w Końskich na odnowę zabytkowych grobów zebrano ponad 12,5 tysiąca złotych. Koneczczanie, ale i częściowo mieszkańcy powiatu opoczyńskiego bardzo hojnie, rekordowo wsparli w tym roku hospicjum znajdujące się na terenie gminy Gowarczów. Wolontariusze ze szkół różnego typu z naszego regionu w okresie od 1 do 3 listopada zbierali pieniądze dla jednostki na wielu cmentarzach. Spotkać można było ich w charakterystycznych żółtych koszulkach, m.in. w Gowarczowie, Rudzie Malenieckiej, Lipie, Kazanowie, Radoszycach, Stąporkowie, Niekłaniu, Krasnej, Czarnej, w Końskich czy Czermnie, a kilka dni wcześniej także w Fałkowie. Oprócz tego kwestowali oni także na kilku cmentarzach w powiecie opoczyńskim. Ta wzmożona praca przyniosła znakomite efekty. Na rzecz hospicjum udało się uzbierać 73 tysiące złotych. Tylko w samych Końskich około 22 tysięcy złotych. Pieniądze będą przeznaczone na modernizację poddasza w budynku hospicjum oraz na środki pielęgnacyjne i medyczne dla pacjentów, których placówka potrzebuje w ogromnych ilościach. W uroczystość Wszystkich Świętych oraz w zaduszki trwała też zbiórka organizowana przez Konecki Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego na rzecz odnowienia zabytkowych grobów w Końskich. Ona prowadzona była tylko na głównym koneckim cmentarzu. W trakcie kwesty na rzecz odnowy pomników zebrano 12 672,44 zł i jest to nieco niższa kwota niż w latach ubiegłych. PTTK jeszcze nie zdecydowało, które dokładnie groby zostaną odrestaurowane w tym roku.